Witaj. Wybrałem się na porzecze, bo chciałem pozapowiadać audycję, a właśnie wspomnę o niej. Otóż 18 maja w Radiu Highlanders, pisze się Islanders, o 17 czasu polskiego i o 16 brytyjskiego, a także 20 maja w Radio Muzyczna Cyganeria o godzinie 20. Audycji pod wielkim dachem nieba, to prowadzi Piotr Spotek, zostaną zaprezentowane piosenki, 6 dokładnie, z płyty Dotyk Wieczności, z mojego projektu Izeryn. Także cieszę się bardzo. No i w związku z tym przyjechałem tutaj sobie nagrać takie krótkie zapowiedzi. To jest Porzecze, tak się nazywa wioska tuż obok, a tutaj to jest taki malutki rezerwacik, tu są wydmy, jak widać. Dalej jest Odra, to znaczy nie ta woda, co tu widać, tylko tam jeszcze dalej. Na komórce to chyba nie bardzo to widać, chociaż ja widzę oczyma. Ludzie jeżdżą na ryby, tam się kręcą dalej, oczywiście za rezerwatem. I tak sobie pomyślałem, że skoro tu jestem, w tych pięknych okolicznościach, no to wykorzystam plener i wspomnę jeszcze kilka słów a propos płyty Dotyk Wieczności. Otóż w piosence Wielkie Szczęście Małych Ludzi ja tam wspominam nieco o takich relacjach z czasów wojny, takich różnych trudnych przeżyciach, ale gdy sobie myślę o tej piosence i o tej całej historii, to ja chciałem Ci opowiedzieć historię takiej dosyć dziwnej, właściwie dwóch dziwnych znajomości, takich bardzo niestandardowych, niepasujących jakby do naszych stereotypowych sposobów myślenia. I to jest też powód, jeden z wielu, dlaczego ja tak bardzo wolę się koncentrować na poszczególnych ludziach, a nie jakimś tam ogóle, narodach, nie wiem, w społecznościach, tylko po prostu na ludziach. No jaki jest nasz stosunek do ruskich, no to wszyscy wiemy. Jeszcze teraz ta wojna, straszne rzeczy. Wtedy też była wojna i też było strasznie, chyba nawet jeszcze straszniej. A tymczasem opowiem Ci o takiej znajomości, którą zadzierzgnęła moja babcia właśnie w czasie wojny. Otóż w wiosce Mojęcice, czy gdzieś tam obok, no w każdym razie babcia pracowała, zastępowała jakiś czas kucharkę w obozie jenieckim. No i tam w tym obozie jenieckim, oczywiście to było no, Mączyc wtedy, pod Breslau, czyli jak najbardziej Niemcy i ludzie, którzy tam byli w obozie, no byli w niewoli niemieckiej. Ale tam to nie był jakiś tam straszny obóz, taki normalny i w dodatku większość więźniów to żołnierze francuscy, także ich tam raczej jakoś nie traktowano źle, no po prostu sobie byli. Ale wśród tych żołnierzy francuskich, którzy dostawali paczki tam z dobrym żarciem z domów, z czekoladami, z różnymi tam smakołykami i Niemcy im to normalnie wydawali, to był jeden Rosjanin. I Ruscy w oczach Francuzów, przynajmniej tych żołnierzy tam, no to był po prostu jakiś motłoch, coś gorszego. No i w związku z tym tego żołnierza oni bardzo źle traktowali. Nie dzielili się żadnym żarciem, unikali go i tak w ogóle ignorowali. No nie istniał dla nich. Nie kumplowali się. No i też podobnie było z wydawaniem żarcia, jeśli chodzi o poprzednią, o tą kucharkę, która tam na stałe pracowała. Ona też tego ruskiego tak no, w sumie traktowała niby sprawiedliwie, bo dostawał tyle, co wszyscy, no ale
w związku z tym, że ci Francuzi po prostu powodziło im się lepiej, no to, no bo mieli jeszcze to żarełko z domu, no to, to też, no mogła się babka troszkę postarać, że tak powiem, i czasem tego ruskiego trochę lepiej potraktować, no ale nie. A pies drapał, nie? Kogo tam jakiś Rusek obchodzi. Tymczasem moja babcia Anna Bydloń, no ona widząc, że tak tego ruskiego traktują per noga, kto popadnie tam w całym tym obozie, no to ona chciała mu to tak troszkę wynagrodzić, no żal jej było, nie, chłopa. No i tam mu dawała i tego jedzenia więcej, czasem coś z domu przyniosła, no i tak życzliwie się do niego odnosiła. I spoko. Przeżyli ci ludzie wszyscy okupację, no nic tam się strasznego nie działo. I gdy już Armia Czerwona wkroczyła na te tereny, no to zaraz po wojnie to była straszna bieda, to nie tylko w Polsce, w Niemczech też, te pierwsze lata to tam było tak samo przerąbane jak u nas. No może trochę mniej, wiadomo, nie byli aż tak zniszczeni i tak dalej, ale aż tak wymordowani, ale bieda była również tam. No i gdy jeszcze zabrakło mojego dziadka, czyli męża Anny Bydloń, Georga, gdy zginął ratując dom od pożaru, co opisuję w piosence Wielkie Szczęście Małych Ludzi, no to się zrobiło w ogóle nieciekawie. Mężczyzny zabrakło. Jak tu przeżyć? Została Anna sama z trójką dzieci. I mała się tam różnych zajęć, próbowała jakoś organizować jedzenie, no ale wiadomo, no kurczę, było ciężko. I któregoś pięknego dnia moja mama, bawiąc się z dziećmi na dworze, patrzy, a tu podjeżdża wojskowy jakiś samochód terenowy, a tam siedzi oficer, jak się później okazało, NKWD-zista, czyli już gorzej dla Polaka czy Niemca być nie może w naszych wyobrażeniach o ruskich. No i tenżeż NKWD-zista, oficer, pyta moją matkę o jej ojca. Ona nie bardzo rozumiała, no bo on po rusku mówił, tam próbował jakieś słowa po niemiecku, ale generalnie go nie rozumiała, zrozumiała tylko, że chodzi o jej ojca, o tego Georga. I ona taka wystraszona, no ale no zaprowadziła go tam, gdzie trzeba. I jak się okazało, to był właśnie ten ruski żołnierz, którego Anna Bydloń tak dobrze traktowała. Ale jak się okazało też z tej rozmowy, to nie tylko Anna Bydloń, ale też Georg bardzo dobrze tam się do niego odnosił. Jakieś papierosy mu odkładał, no, częstował go tam, no, czym się dało, i taki był bardzo ludzki do niego. I gdy on usłyszał, że Georg nie żyje, no bardzo się tak zmartwił, zasmucił. I się okazało, że to auto terenowe, którym on przyjechał, to było wypełnione po brzegi żarciem. Jedzenie wszelkie możliwe. I on po prostu to jedzenie przywiózł właśnie dla Anny i Georga. W podziękowaniu, z wdzięczności za to, no, że oni go tak dobrze traktowali. No i tyle. Później on się więcej w ich życiu, znaczy w życiu Anny, czy tam mojej mamy i ciotek, nie pojawił. No był, zniknął, uratował ich od ciężkiej sytuacji i tyle. Ale jest jeszcze jedna taka historia,
właśnie ciekawa a propos tych relacji rusko-niemieckich, już typowo rusko-niemieckich, i to w okolicznościach no bardzo, bardzo takich groźnych. Otóż po wojnie losy Anny i jej córek się potoczyły tak, że oni w pewnym momencie wylądowali we Wrocławiu. Tam w różne miejsca trafiali za pracą, za lepszym życiem. No i w końcu wylądowali we Wrocławiu i dostali mieszkanko w takim podpiwniczeniu. Tam dawniej był sklep, no, w jakimś domu, który ocalał w kamienicy. To było na Kurkowej. Chyba ten dom do tej pory stoi, czy może już go rozbierali, bo tam jakiś czas temu byłem, to widziałem, że to już taka naprawdę ruina. W każdym razie no babcia zobaczyła któregoś dnia, że koło domu kręci się jakieś małżeństwo. No i tak się przyglądają, oglądają. No i ona ich zagadnęła, po polsku oczywiście, ich zagadnęła, no, czy może im jakoś pomóc. Okazało się, że to byli Niemcy. Niemcy, którzy wcześniej mieszkali w tej kamienicy. No więc jak babcia słyszy, że oni po niemiecku, no to ona też po niemiecku do nich. No bardzo się ucieszyli, że kogoś w powojennej Polsce znaleźli, kto mówi po niemiecku. No i tak od słowa do słowa i między nimi zawiązała się taka znajomość, przyjaźń później na długie lata, bo oni odwiedzali zarówno babcię, jak i później ciotki moje. Takie spotkania były z nimi organizowane, fajne. Tak przyjeżdżali na parę dni do Wrocławia sobie powspominać dawne dzieje, spotkać się. Chyba też tam do nich były jakieś wyprawy do Niemiec, ale nie to jest sednem opowieści. Otóż tego pana, który właśnie był no, ze swoją żoną tam, to któregoś razu no nie raz zresztą, zebrało na opowieści z czasów wojny. I on opowiadał, i właśnie to chcę przytoczyć, jedną z takich historii, jakie on zaliczył. On był młodym chłopakiem, miał 15 lat, jak zagonili go wraz z innymi do obrony twierdzy Wrocław, Festung Breslau. Jak pewnie wiesz, to jest miasto, które broniło się dłużej niż Berlin. I tam była straszna rzeźnia. Miasto obrócone w perzynę. Mnóstwo ludzi zginęło. I ten chłopak, on został nawet chyba raz czy dwa razy ranny przy tak zwanej rzeźni miejskiej. Była rzeźnia miejska i tam była też niezła rzeźnia ludzka, jeśli chodzi o działania wojenne, tam strasznie, to straszne miejsce, jeśli chodzi o walkę. W każdym razie zdarzyło mu się jemu, czy tym żołnierzom, z którymi on był, że wzięli do niewoli jakiś Rosjan. I on stwierdził, kurde, no bez sensu, no kurczę, wojna się kończy, nas tu gonią do jakiegoś mordowania się wzajemnego z tymi ruskimi, a to już wiadomo, że sprawa jest przegrana, no to trzeba uratować, co się da z sytuacji, może przy okazji też trochę swoją skórę. I on postanowił tych jeńców ukryć gdzieś w jakimś bezpiecznym miejscu, po prostu ukryć, żeby mogli przetrwać oblężenie, no i wyjść na wolność po zakończonych walkach. I on właściwie, jak się okazało, nawet nie bardzo musiał ich tam, nie bardzo musiał się wkupywać w jakieś łaski Rosjan, no bo on był no taki chłopak mały, to jego tam nawet chyba do niewoli nie wzięli.
jednak no tak czy inaczej on zgłosił się do władz wojskowych rosyjskich no i powiedział, że tu i tu ukrył właśnie tychże jeńców. I po prostu ci ludzie byli mu oczywiście niesamowicie wdzięczni. On ich w ogóle ukrył w takim, to był jakiś magazyn żywnościowy, także oni tam bardzo dobrze mogli przetrwać ten czas. I to jest też taka historia pokazująca, jak bardzo ważni są poszczególni ludzie. Nie, że cały naród. Ci ludzie, ci konkretni ludzie, oni się tak skumplowali, że zapraszali tego pana Niemca do Rosji na jakieś, wiecie, wspólne tam posiaduwy, popijawy i co tylko. I no, i czasami też tam do niego przyjeżdżali. Raczej on jeździł do nich. Było łatwiej. Zresztą może nie tylko o to chodziło. W każdym razie taka się przyjaźń jakby rozwinęła, bardzo niepoprawna politycznie. No ale cóż, życie tak potrafi wyglądać. To są indywidualne losy każdego z nas. Dlatego uważam, że nie ma co myśleć kategoriami plemiennymi, tylko jednak patrzeć na ludzi indywidualnie, na to, kim są, co sobą reprezentują, a nie ich naród. Także tymżeż akcentem chciałem Cię pozdrowić. No i myślę, że powoli będę się zbierał do domu. Zmrok nadchodzi. Może trzeba troszkę się muzyką zająć. No nie trzeba, ale miło będzie. Pozdrawiam Cię serdecznie z Porzecza. Na razisko. Z moich przodków tęsknot, pragnień,
zapisano wszystkie sploty tych powiązań, co do tej chwili wiodły mnie. Losy istnienia, cud narodzin, trudy rozstanie, odnajdywania w życia mgle. Ileż miłości spotkać z sobą się musiało, w miejscach i czasie właśnie tak, by moje życie w tym łańcuchu gdzieś powstało i nie przed tysiącami lat, lecz właśnie teraz, bym mógł przeżyć wszystko, co przeżyłem i stać się tym, kim jestem dziś, by spotkać ludzi, których w życiu poznać już zdążyłem, taką nie inną drogą iść, mieć me tęsknoty i wrażliwość właśnie taką, jaką mieć mogę tylko ja. Niosę więc dalej tą iskierkę życia małą, co w moim sercu ciągle trwa. Kim byli ludzie, których cząstkę teraz w sobie noszę i na co przyszło mi tu żyć? Iskra wieczności, którą w sercu swoim właśnie goszczę, wciąż ogniem życia chcę się tlić. Jak żyli ludzie, przecież każdy miał swój świat i duszę, jakieś marzenia, miłość, cel. Ile jest we mnie z moich przodków tęsknot, pragnień, wzruszeń, a ile dzisiaj